Czyli jest to książka rozumiem, autobiograficzna. Odkrywasz tam swoje tajemnice, swoje wspomnienia związane z życiem w więzieniu, w zakładzie karnym. Myślę, że to jest książka o więzieniu, ale również o tym, jak człowiek chce wyjść później z traumy po więzieniu. To jest jak Herling Grudziński, który musiał napisać inną rzeczywistość i być może wtedy oddzielił ten świat, w którym musiał funkcjonować, od tego świata, do którego należał. I i dla mnie ta książka jest pewnym zamknięciem pewnego etapu życiowego. I dzisiaj, na przykład, jak ktoś mi zadał pytanie, Sławek, jak to tam było, ja mówię, stary, przeczytaj sobie książkę. Ja już na ten temat nie rozmawiam. Czy więc ogłaszasz koniec tego etapu w Twoim życiu, koniec mówienia o więziennictwie, pisania o więziennictwie? Jesteś działaczem społecznym, działasz również na rzecz więźniów, na rzecz e, ludzi skazanych. Nie, 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 nie tak. Ja działam nie na rzecz więźniów, bo nie jestem rzecznikiem służby więziennej, al, ani funkcjonariuszy, ani skazanych. Tylko od instytucji publicznych się odcina. E, ja działam na rzecz, żeby więzienie miało. Żeby w więzieniu było stosowana. Żeby. Trudno to jest powiedzieć w dwóch słowach, ale spróbujmy, żeby w więzieniu się urzeczywistniało prawo. Dzisiaj w polskich więzieniach prawo się nie urzeczywistnia, ponieważ mamy przepełnione jednostki i siłą rzeczy nie można urzeczywistniać prawa. Mnie zależy na tym, żeby człowiek, który trafia do więzienia, a wielu myśli, że nigdy nie trafi do więzienia, zdał sobie sprawę, że to więzienie może go również dotknąć i może go okaleczyć. I przykład: ludzie, którzy mają prawo jazdy, mogą w każdej chwili trafić do więzienia. I co? Odbierają się godność, bo dziś odbierają się godność. I to, że służba więzienia mówi, że jest inaczej, to umówmy się, jest niedługo w moim serwisie będą publikować ludzi, którzy siedzieli w więzieniu, i będą opowiadać o swojej drodze w więzieniu. No więc właśnie, powiedzmy o tym serwisie. 43 dom, lub po prostu for freedom. Co to za? Portal, co to za serwis? A to jest taki serwis, który zbudowaliśmy wspólnie z jedną z większych platform e, informacyjnych. Jeśli mogę powiedzieć, to powiem, a jak nie, to nie będę mówił, a nie powiem. Wystarczy rzucić pewną wyszukiwarkę. E, słowo wybieram, e, w, e, wybieram wolność, czy, czy na przykład e, to, o czym rozmawiamy, e, 43 dom i pokaże nam e, serwis, który ma się zajmować przede wszystkim nieposłuszeństwem społecznym. Ja nie zachęcam w tym serwisie wspólnie ze swoimi przyjaciółmi, którzy go współtworzą, do linczowania, do działania niezgodnie z literą prawa, ale do tego, żebyśmy my, jako obywatele, byli odpowiedzialni. I to jest dla mnie celem tego serwisu, bo moja, moje zwycięstwo to jest nic innego jak nieposłuszeństwo obywatelskie, na to, że sąd mnie skazał na 25 lat i skazał mnie na pobyt w więzieniu na tak długi okres. Dziś. Jestem wolnym człowiekiem właśnie dlatego, że ludzie byli nieposłuszni. I nasz serwis zajmuje się przede wszystkim nieposłuszeństwem społecznym. Pokazywać ludziom, że mogą i stanowią siłę. A internauci są najsilniejszą chyba grupą, która potrafi się zjednoczyć, kiedy chce. No, dlatego nawiązałem też kontakty z pokoleniem 89 i w przyszłym roku zbierzemy 100 tysięcy podpisów pod ustawą antykorporacyjną. Czyli są konkretne efekty tych działań. Ależ oczywiście, tylko trzeba to do tego podchodzić profesjonalnie i zachęcać ludzi, przede wszystkim młodzi ludzie. Chcą coś robić, choć politycy, którzy siedzą w dużych mediach, cały czas mówią nic nie uda się mamy kryzys światowy mamy kryzys gospodarczy biegajmy bierzmy kredyty i tak dalej i tak dalej tak wcale nie jest jest kupę ludzi którzy działają profesjonalnie małe stowarzyszenia tylko nie mają możliwości przebicia się w mediach i my stawiamy przede wszystkim dla tych chcemy być platformą cyfrową dla małych Niewielkich grup społecznych, stowarzyszeń, inicjatyw, które będą mogły pokazać swoją wartość dodaną, jak ja to nazywam czyli pokazać swoje efekty pozytywne, a nie tylko mówić cały czas że jest źle, że jest kiepsko i nic nam się nie uda w życiu. Czy uważasz, że na taki serwis jest zapotrzebowanie? Ile osób procentowo naszego społeczeństwa może dotyczyć problemu więziennictwa? Wow. Problem więziennictwa dotyczy każdego z nas. Kiedyś zrobiłem swoje badania, e, korzystając z Centralnego Zarządu Służby Więziennej, e, z różnych badań przeprowadzonych na uniwersytetach i szacuję, że w Polsce, przez polskie zakłady karne od 1989 roku przewinęło się ponad pół miliona ludzi. Przyjmijmy tylko, że cztery osoby dotyka problem skazanych, więc mamy już grupę dwóch milionów ludzi. I teraz naj... przewrotnie powiem, że więzienie jest najtrudniejsze dla przeżycia dla bliskich bo to oni przyjeżdżają na bramę więzienną, to oni są, e, wobec nich jest stosowany ostracyzm społeczny. To społeczeństwo mówi e, oczywiście nie niegłośno. To jest matka, czy to jest narzeczona, czy to jest mąż kryminalisty. Bo człowiek, który trafia do więzienia od razu jest pi, wrzucany w pewien szablon. Dlatego uważam, że e, Trzeba o tym mówić, bo od tego, jak wyglądają więzienia, jak wygląda wymiar sprawiedliwości, e, zależy nasza, nasz rozwój społeczny. No, tak jest. No Nie chcemy chyba wypuszczać z więzienia socjopatów i psychopatów. I Twój portal ma to właśnie na celu. A mój serwis ma się tym zajmować, ale nie tylko, bo my nie chcemy, ja nie chcę się zaszufladkować, za że zajmuję się więziennictwem. Pokazujemy, pokazujemy róż, różne obszary wolności. To może być kultura, ale to może być również zniewolenie. E, to może być dziennikarstwo. Dajemy przede wszystkim szansę ludziom, którzy nie są w stanie przebić się do tych wielkich korporacji, w których są redaktorzy naczelni, którzy decydują, co puszczamy. Czy na przykład pojawi się pan premier, czy pan prezydent w jakimś konflikcie z czapy wziętym o tym, czy dostanie samolot, czy nie dostanie. I cała polska medialna o tym mówi. To nie, tym nie żyje Polska, tym nie żyją ludzie. Czy prezydent ma samolot, czy nie ma prezydenta. To jest po prostu e, tylko taka gra z, e, z widzem, żeby nie zajmował się naprawdę poważnymi sprawami. Konkludując, więc, ma być to pozytywnie ujmowane nieposłuszeństwo obywatelskie. No dobrze to powiedziałaś, że tak. To ma być przede wszystkim pozytywny serwis. My tam nie chcemy epatować zbrodnią, sprawami jakimiś trudnymi. Chcemy pokazywać, że jest pewien obszar w którym e, dzieją się dobre rzeczy, no i tym zajmuje się serwis. Jest ponad 40 osób, które współpracują z serwisem już. Sławku, jesteś osobą niezwykle energiczną, bardzo dużo działasz, działasz społecznie, piszesz, zajmujesz się portalem. Skąd bierzesz energię na to wszystko, tą chęć działania? A, może jestem wampirem energetycznym, ale tak poważnie e, to jest chyba ADHD, e, które się objawiło po paru latach, a tak z innej strony to jest 10 lat e, zamknięcia, a może po prostu mam taką psychikę, ja zawsze byłem człowiekiem aktywnym i na początku lat 90. byłem chyba jednym z pierwszych, którzy też organizował biznes. Tylko wtedy byłem biznesmenem, jak niedawno mi zadano pytanie, dlaczego nie idę do biznesu? Bo bym sobie poradził. Odpowiedź jest prosta, w biznesie się nie sprawdziłem. E, dlaczego? Dlatego, że biznes mnie doprowadził do więzienia. Dzisiaj się realizuje społecznie, dzisiaj realizuje się na niwie pisania, Podobno moje pisanie podoba się. Niedługo będę miał ocenę, aż się boję od Andrzeja Zaniewskiego, który jest twórcą, znanym pisarzem, który napisał m.in. Cywilizację zamknięcia, a może po prostu mam taką psychikę. Ja zawsze byłem człowiekiem aktywnym i na początku lat 90. byłem chyba jednym z pierwszych, którzy też organizował biznes. Tylko wtedy byłem biznesmenem. Jak niedawno mi zadano pytanie, dlaczego nie idę do biznesu? Bo bym sobie poradził. Odpowiedź jest prosta. W biznesie się nie sprawdziłem. E, dlaczego? Dlatego, że biznes mnie doprowadził do więzienia. Dzisiaj się realizuje społecznie, dzisiaj realizuje się e, na niwie pisania, podobno moje pisanie podoba się. E, niedługo będę miał ocenę, jaż się boję od Andrzeja Zaniewskiego, który jest twórcą e, znanym pisarzem, który napisał m.in. cywilizację.